Hej, dziś przepis na domową masę makową. Możecie ją wykorzystać na przykład do drożdżowego makowca zawijanego. Zaczynam od przygotowania maku. Dwie szklanki mleka wlewam do garnka i wsypuję mak. Mleko z makiem zagotowuję, mieszając, aby się nie przypaliło. Następnie wyłączam ogień i przykrywam. Zostawiam tak mak na godzinę, aby wchłonął mleko. Następnie mak odsączam z nadmiaru mleka i trzy razy mielę. Do kubka wsypuję rodzynki. Zalewam gorącą wodą i w wodzie zanurzam torebkę czarnej herbaty. Rodzynki w takiej herbacie namaczam około pół godziny. Do rondelka wrzucam masło i rozpuszczam je. Gdy masło się rozpuściło, wyłączam ogień i dodaję miód. Mieszamy i odstawiamy, aby trochę przestygło. Teraz oddzielę białka od żółtek. Białka do szklanki. A żółtka od razu do miski miksera. Białka na razie czekają, a do żółtek dodaję cukier i cukier waniliowy i ucieram. Orzechy siekam za pomocą blendera. Ale bardzo delikatnie, tylko kilka obrotów, ponieważ nie chcę uzyskać z nich mąki. Powinny wyglądać tak. Rodzynki osączam. Odlewam herbatę. Do utartych żółtek z cukrami dodaję rozpuszczone masło z miodem, lekko ostudzone. Następnie dodajemy mak. I chwilę miksujemy. Teraz będę już mieszać łopatką. Dodaję orzechy, rodzynki i aromat migdałowy. Ja dodam 3/4 buteleczki. I mieszamy. Na koniec ubijam białka. Ubitą pianę z białek dodaję do masy makowej. I delikatnie mieszam. Masa makowa gotowa.